Cześć! Przyznać się, kto ma wyrzuty sumienia przez ten czwarty kawałek serniczka, któremu dał się skusić przy wielkanocnym stole? Mamy dla Was coś na otarcie łez. Niestety nie możemy spotykać się i ćwiczyć wspólnie na sali, ale możemy korzystać z zasięgów internetu. Na naszym profilu zamieszczane będą krótkie filmy instruktażowe, tłumaczące krok po kroku, jak rozruszać swoje ciało we własnym salonie. Obiecuję, że poziom dostosowany będzie do osób początkujących. Pamiętajcie jednak, że na filmie macie prezentację proponowanych ćwiczeń, ale to Wy decydujecie o ilości powtórzeń. Oczywiście im więcej, tym lepiej. Zaczynamy! Podstawą każdego dobrze wykonanego treningu jest odpowiednia rozgrzewka. Dzięki tym prostym izolacjom przygotujecie poszczególne partie mięśniowe do treningu. Wykonujcie ją za każdym razem. Dzisiejszy układ zaczynamy od kroku skrzyżnego w prawą stronę. Jeżeli chcesz spalić jeszcze więcej kalorii, zamiast chodzić, możesz skakać. Przysiady fantastycznie kształtują dolne partie mięśniowe. Pamiętajcie jednak, by kolano nie przekroczyło linii palców. Jeżeli chcecie jeszcze utrudnić sobie to ćwiczenie, przysiad zakończcie podniesieniem prostej nogi w bok, pamiętając, by prostować palce u stóp. Teraz masz czas na odpoczynek. Bierz głębokie wdechy, ale nie przestawaj maszerować. Kolejne ćwiczenie zacznij od prawej nogi. Uderz piętą przed sobą, następnie zrób zwrot w prawą stronę. Dwa powtórzenia na każdą stronę. Jeżeli chcesz wzmocnić spalanie, wykonuj ćwiczenie na podskoku. To już wszystko na dziś. Wykonuj serię tych ćwiczeń każdego dnia, a my widzimy się niebawem.